Witam Cię, droga Lizo. Zupełnie nie prześledziłem, czy pewnie, na pewno, gdybyś zadzwoniła, gdybyś cokolwiek powiedziała, coś charakterystycznego, a tutaj skreśliłeś tylko kilka słów i w tym momencie nie kojarzę Cię, w ogóle z tego niku nie kojarzę. Gdybyś jakiś fakt przytoczyła, to by było bardzo ładnie i bardzo elegancko z mojej strony przypomnieć sobie, ale no cóż, ale cieszę się, że powróciłaś po tylu latach. Ciekaw jestem, po ilu latach, bo wiesz, a Zborowiecki już niedługo będzie obchodzić ponad 10 lat, bo przecież to nie jest tak, że on powstał. On powstał dużo wcześniej, tylko próby cuda. Tam jest 2011, jeżeli pamiętam, do pierwszy film, a przecież jeszcze wcześniej inne próby wykładów, zajęć, mnóstwo tego, więc pytanie. Nie pamiętam, skąd my się możemy znać, bo przecież nie streściłaś. No ale cóż, no trudno. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jesteś, bardzo się cieszę, przypomnij się albo przedzwoń, co będzie dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, jednocześnie też jakąś radością, bo bardzo się cieszę, kiedy osoby wracają, kiedy przypominają, kiedy mamy kontakt ze sobą. To już z niektórymi osobami jest bardzo dawno. Bardzo dawno. Jeszcze dawniej niż by się wydawało. Przecież to tyle lat. I wspaniale. Dziękuję Ci bardzo za ten wpis, bo to takie troszeczkę z łezką wspomnienia. I wiem, że ta moja praca nie poszła na marne. Przynajmniej jest. Wracacie. Jak wracacie, to znaczy, że dobrze. To znaczy, że moje serce cały czas się raduje. No, jeszcze się nie czuję tak, żeby okiem staruszka spojrzeć, ale czas nieuchronnie zmierza ku temu. A co tu ukrywać? Historia kołem się toczy. Ciągle wracamy do siebie. Dziękuję Ci za ten wpis. I czekam na telefon. Trzymaj się.